zadaniem jest rozprowadzanie pamiątek z beatyfikacji księdza sługi Bożego Michała Sobocia. A z jakiej jesteście drużyny? Jesteśmy ze 173 parafialnej drużyny harcerskiej tu z Białegostoku, właśnie z osiedla z parafii Miłosierdzia Bożego. Powiedzcie, jak jesteście przygotowani na beatyfikację? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Rewelacyjnie wszystko jest, tylko aby się nic nie działo. Miejmy taką nadzieję, żeby złego nic się nie działo i oby tak do końca. Jakie jest Pani zadanie na dzisiejszej beatyfikacji? No w zasadzie na dzisiejszej beatyfikacji mamy za zadanie chronić przed jakimiś, prawda? Znaczy nie przed... ratować ludzi. Koleżanki z ukraińskami, jestem ratownikiem, a to jest drużyna harcerska ratownicza. Jak wiele osób będzie zajmowało się zdrowiem pielgrzymów? Z naszej strony około 80 osób. To jest szpital, punkt medyczny z kwalifikowaną pomocą medyczną plus maltańska służba medyczna po drugiej stronie. Jaka siła jest ich, nie mam pojęcia, ale nas jest około 80 osób. Ja jestem 40 GDH Zabłudów i mam pomagać ratownictwu, czyli nosić nosze i pomagać ludziom, jeśli zemdleją, coś takiego.